Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Stukot obcasów wypełnił wnętrze kościoła zaraz po tym, jak weszła do środka. Wyzywająco ubrana, atrakcyjna kobieta w wieku około 30 lat. Sprężystym krokiem kierowała się w stronę konfesjonału. Od samego początku zaczęło oblepiać ją ciekawskie i nienawistne spojrzenia. Pełne odrazy i niechęci oczy starych dewot i bogobojnych mężów patrzyły na nią z wyrzutem i nieukrywanym wstrętem. Z drugiej strony mężczyźni rozdziewieli usta, śliniąc się z pożądania, a chuć sprawiała, że krew buzowała w ich ciałach. Niecodziennie mieli do czynienia z takimi widokami podczas porannej mszy. Rajstopy kabaretki, ledwo zakrywająca cokolwiek mini spódniczka i krótka, skórzana kurteczka. Mocny makijaż, a także czarne jak smoła włosy. Nawet ksiądz przerwał na chwilę kazanie, by nacieszyć oczy tym niesamowitym wręcz obrazem. Cały spektakl trwał nie więcej jak pół minuty, a skończył się zaraz po tym, jak niespodziewany gość zniknął we wnętrzu konfesjonału. Miejsce spowiedzi było dość rozbudowane. Osoba, która wyznawała swoje grzechy, mogła usiąść bez potrzeby klękania, a także znajdowała się za drewnianymi drzwiczkami, gdzie była skutecznie skryta przed wzrokiem innych. Kobieta usiadła na siedzisku pokrytym skórą, która lekko zaskrzypiała, ale widać było, że dbana, bo błyszczała w półmroku, który skrywał konfesjonał. Spowiednik odchrząknął, wyrażając w ten sposób swoją dezaprobatę, z racji tego, że jego gość nie ucałował stuły. Cóż, widocznie nie wszyscy znają obyczaje kościoła katolickiego w Polsce. Przez chwilę panowała niezręczna cisza, którą przerwał ksiądz. Z czym przychodzisz, córko? Zapytał. Proszę księdza, grzeszyłam. Nigdy wcześniej nie byłam u spowiedzi, ale teraz stwierdziłam, że muszę w końcu komuś się wyspowiadać i opowiedzieć swoją historię. Nie ufam nikomu z mojego otoczenia, gdyż są to ludzie fałszywi i obłudni, których interesuje wyłącznie życie w luksusie i pieniądze. Kobieta przerwała na chwilę swój wywód, przełknęła ślinę, po czym znowu zaczęła mówić. Nie wiem, jak przebiega spowiedź w kościele, ale wiem, że musi ksiądz zachować to wszystko w tajemnicy. Dlatego tu jestem, bo tylko tutaj mogę zrzucić z siebie ten ciężar, który przygniata mnie tak bardzo. Kapłan milczał. Nie był już młody, aczkolwiek jego oczy, jak i ruchy odznaczała znacząca żywotność. Otworzył na chwilę usta, aby coś powiedzieć, lecz wydał z siebie jedynie ciche jęknięcie. Po chwili znów usłyszał głos grzesznicy. Tak jak mówiłam, grzeszyłam. Kradłam, uprawiałam nierząd za pieniądze, brałam udział w obrzędach ku czci szatana, a także zabiłam człowieka. I to nie raz. Oprócz tego zdarzyły mi się kanibalistyczne praktyki, które łączyłam z pewnymi obrzydliwymi fetyszami, o których aż wstyd mi w ogóle wspominać. Ksiądz wzdrygnął się, ale starał nie pokazywać po sobie, że coś go to ruszyło. Usłyszał, że kobieta chyba cicho łka, ale po krótkiej chwili i szybkim wysmarkaniu się w jednorazową chusteczkę kontynuowała swoją historię. Miałam trudne dzieciństwo, ja i dwaj moi bracia. Tak naprawdę nie mam pewności, czy są moimi braćmi rodzonymi, czy też przybranymi. To wszystko dlatego, że moja matka pracowała jako prostytutka, zaś mój ojciec został kaleką w wieku 30 lat. Pijany wpadł pod tramwaj, w wyniku czego stracił nogi. Poruszał się na wózku. Ja już wtedy byłam na świecie, miałam 4 lata. Po wypadku wyleciał z roboty, zaczął pić jeszcze więcej niż wcześniej. Musieliśmy wyprowadzić się z naszego mieszkania, bo nie było pieniędzy na czynsz. To właśnie wtedy matka zaczęła pracę na ulicy. Zamieszkaliśmy w sutenerze, która składała się z jednego pokoju, niewielkiej kuchni i łazienki. Na początku nie było nawet źle. Zarabiała dobrze, bo była jeszcze względnie młodą i ładną kobietą. Ojciec także znalazł sposób na zarabianie, mianowicie pędził bimber w przylegającej do naszego lokum piwnicy. Zajzajery od Staszka zaczęły cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych żuli i tzw. smakoszy, czyli alkoholików, którzy wciąż łudzili się, że nie są uzależnieni. Wszystko tak naprawdę popsuło się, jak matka zaszła w pierwszą ciążę, jakoby z ojcem, ale on domyślał się, że z jakimś klientem. Nie robił jej z tego powodu wyrzutów. W zasadzie głównie leżał pijany, a ona robiła co chciała i rozporządzała nim wedle swojego widzimisia. Tak właśnie na świecie pojawił się mój brat Jarek. Miałam wtedy 6 lat. Ksiądz nie przerywał jej, choć miał na to ochotę, gdyż ta spowiedź zdecydowanie różniła się od tego, co słyszał na co dzień. Że ktoś nie był na mszy w niedzielę, że nie przelał w tym miesiącu pieniędzy na konto Radia Maryja, czy że najzwyczajniej w świecie trochę za bardzo popił w zeszły weekend. Proszę księdza, najgorsze zaczęło się, gdy poznała tego swojego Alfonsa Mieczysława. Skurwiel się do nas wprowadził, a także zaczął sprowadzać klientów do naszego mieszkania. Postawił niewielki parawan, by jakkolwiek oddzielić nas od matki podczas roboty. Ojciec oczywiście nie protestował. Niewiele mówił, głównie pił. Czasem tylko się przebudzał, by zaraz znowu zapaść w otępiały sen, w którym jego mózg znajdował się w oparach alkoholu. Od czasu do czasu musiał tylko zająć się swoim interesem. Jarkiem zajmowałam się głównie ja, czasem babcia, czyli matka matki, albo inne dziwki, które ogarniał Mieczysław. Tamten czas bardzo źle wpłynął na moją psychikę. Słuchanie tych jęków i udawanych orgazmów doprowadzało mnie na skraj załamania, ale postanowiłam wytrzymać. Do szkoły chodziłam w kratkę, po jakimś czasie przestałam. Nauczyciele i opieka społeczna niezbyt się mną interesowali. Najprawdopodobniej wpłynął na nich Alfons matki, bo potrzebna mu była opieka nad małym Jarkiem. Podejrzewałam, że to chyba był jego syn, ale pewności nie miałam. Przerwała na moment, by wziąć łyk wody z małej butelki, którą miała w torebce. Ksiądz trochę się spocił, słuchając tej opowieści, ale bardziej z podniecenia niż ze strachu. Zanim rozpoczął posługę kapłańską, co nieco korzystał z usług cór Koryntu. Za kołnierz też nie wylewał. Proszę księdza, przepraszam, musiałem wziąć łyk wody, żeby trochę przepłukać gardło. Ta historia jest bardzo długa, ale sądzę, że ksiądz wytrzyma. 2 lata potem matka znowu zaszła, wciąż upierając się, że ponownie z ojcem. Nawet ja jako jeszcze mała dziewczynka w to nie uwierzyłam. Formę zalał pewnie albo Mieczysław, albo może jakiś klient. Stary ledwo już kontaktował ze względu na zbyt duże spożycie alkoholi niesprawdzonego pochodzenia. Po jakimś czasie dostał udaru. Matka razem ze swoim pracodawcą porzucili go na ulicy. Nie potrzebowali już pieniędzy z jego biznesu. Ich własny szedł aż za dobrze. Co ciekawe, podczas tych 2 ciąż odstawiła papierosy i wódkę, co na pewno stało się na polecenie jej Alfonsa. Nie chciał, by dziecko miało jakieś dolegliwości zdrowotne ze względu na jej hulaszczy tryb życia. Wkrótce potem urodził się mój drugi brat Maniek. Co prawda był zdrowy, ale okazało się, że gdy dorośnie, stanie się człowiekiem, którego nikt przytomny nie określiłby takim mianem. Miałam wtedy 10 lat. Spowiednik spojrzał na zegarek. Odkąd weszła, upłynęło zaledwie 10 minut, a on miał wrażenie, jakby cała ta rozmowa trwała od wielu godzin. Jednak na tyle go zainteresowała swoją historią, że postanowił pozwolić jej dokończyć. Mańkiem także zajmowałam się ja, nawet czasami Jarek mi pomagał, oraz zaufane dziwki Mietka. Żadna jakaś przypadkowa. Maniek był jego oczkiem w głowie, zaś takie zatroskanie jego osobą tłumaczył tym, że po prostu dzieckiem trzeba się zająć. Tym bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że to jego syn. Od czasu do czasu tracił jednak instynkty rodzicielskie, a dziecko pozostawiał na łaskę losu i moją. Matka mało się nami interesowała. Głównie sobą i Mietkiem, zaś jeżeli chodziło na przykład o jedzenie, dla mnie czy moich braci musieliśmy radzić sobie sami. I wtedy to właśnie zaczęłam kraść. Matka rzadko kiedy dawała mi pieniądze, a nie daj Boże, bym jej coś ukradła. Wtedy pewnie zatłukłaby mnie na śmierć w ataku szału. Zwłaszcza, że teraz nie było ojca, na którym mogła się wyżywać. Czasami tylko odgrażała się, że dostanę rózgą, a czasem po prostu chwytała kij od szczotki i tłukła mnie nim tak długo, aż się złamał. Dlatego kradłam coś w mniejszych sklepach, począwszy od konserw czy chleba, a na czekoladzie czy ciasteczkach kończąc. Czasem pomagały mi podopieczne Mieczysława, gdy widziały, że Maniek nie ma pieluch i mleka. One chociaż wykazywały odrobinę ludzkich uczuć, nie to co moja matka, czy ten skurwysyn jej, Alfons. Czasami podpierniczyłam parę groszy z jego portfela. On nie był takim materialistą jak ona, ale tak czy owak nie przesadzałam. Tak mijały lata. Chłopaki podrośli, ja też. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, rzadko przybywając w sutenerze, gdzie odbywały się miłosne schadzki i orgie. Szkoła niezbyt interesowała Jarka i Mańka. Tak jak ja, przestali szybko do niej uczęszczać. Kręciliśmy się po pobliskim lesie, o którym krążyła pewna legenda. Jakoby straszył tam zdegenerowany człowiek, który był owocem kazirodczego związku siostry z bratem. Otóż gdy mąż matki tego leśnego potwora trafił do więzienia, ta zaczęła się puszczać na prawo i lewo. Ponoć była nimfomanką. Sypiała też ze swoim bratem. Na jej nieszczęście bez zabezpieczenia. Zaszła w ciążę, a niedługo potem jej mąż opuścił zakład karny ze względu na jego przepełnienie. Siedział chyba za pobicia, czy tam za narkotyki, nie jestem pewna. Inne dzieciaki opowiadały, że gdy dowiedział się o dziecku i zdradzie swojej żony, zwabił szwagra do tego lasu i zabił. Ciało znaleziono kilka dni później zmasakrowane i pozbawione oczu. Facet, który to zrobił, miał według legendy ksywę rzeźnik, zaś ten, który doprawił mu rogi, nie był jego pierwszą ofiarą. W opętańczym szale chciał też zamordować swoją żonę, ale opamiętał się ze względu na jej stan. Była w 9. miesiącu i miała lada chwila urodzić. Oszczędził ją, ale powiedział, że ma oddać bachora, a wtedy się pomyśli. Chłopiec, który przyszedł niedługo potem na świat, okazał się być zdeformowany i ślepy. Najprawdopodobniej dlatego, że matka w czasie ciąży nadużywała alkoholu, a także ze względu na jej kazirodcze zapędy. Oddała go swojej kuzynce, obiecując, że wkrótce zabierze go z powrotem, jak tylko sprawa z jej mężem trochę przycichnie. Gdy wróciła do domu, tam czekał na nią jej mąż wściekły i pijany. Tak wynikało z plotek, które rozsiewały stare baby z bloku, w którym mieszkali. Zaś ściany tego domu były tak cienkie, że wszystko było słychać. Najpierw ją zwyzywał, potem pobił i zgwałcił, by na koniec udusić ją starym kablem od telewizora. Ciało martwej małżonki umieścił na kanapie, a sam w pijackim szale niechcący podpalił mieszkanie. Był tak nawalony, że nie zdołał z niego uciec. Spłonął razem ze swoją niewierną żoną. Los dziecka pozostawał nieznany. Okoliczne dzieciaki ochrzciły go mianem przebrzydłego. Według plotek kuzynka matki tak brzydziła się chłopcem, że zaniosła go do lasu, by tam umarł. Nie miała jednak sumienia zostawić go na pewną śmierć, dlatego położyła go w jakiejś jamie i tam donosiła mu jedzenie i wodę, dopóki nie stał się wystarczająco samodzielny, by samemu jakoś funkcjonować. Ponoć grasował w nocy po lesie, polując na jakieś zwierzęta, żywiąc się robactwem oraz pijąc wodę ze strumyka. Legenda głosiła również, że odziedziczył po matce Niezaspokojoną żądzę seksu, więc atakował kobiety, które miały nieszczęście zapuścić się po zmroku na teren jego zamieszkania. I rzeczywiście było kilka przypadków gwałtów i zabójstw, które miały miejsce w lesie, zaś sprawca pozostał nieuchwytny. Ponoć szczegóły tych zbrodni były zbyt drastyczne, by podawać je do opinii publicznej. Ale pomimo tych wszystkich strasznych opowieści o lesie, nigdy razem z braćmi nie natrafiliśmy na przebrzydłego, a co najwyżej na kilka dzików, które napędziły nam większego stracha niż jakiś tam leśny potworek. Widzieliśmy tam też kilka dziwek, które obsługiwały swoich klientów w jakimś opuszczonym budyneczku. Sama też tam później świadczyłam swoje usługi. Wkrótce potem zaczęłam pracę na ulicy. Miałam 18 lat, więc byłam pełnoletnia i mogłam robić to, co chciałam. Jarek miał 12, a Maniek 8. Chłopaki nawet nie sprawiali kłopotów. Może dlatego, że nie chodzili do szkoły? Braki w edukacji nadrabialiśmy w domu. Ja osobiście lubiłam czytać książki, zwłaszcza horrory przepełnione zwyrolskim seksem i mordem. Sama nawet myślałam, żeby może kiedyś coś napisać, ale prawdę mówiąc nigdy nie miałam czasu. Wiadomo, praca. Przyjmowałam klientów albo w słynnym już budyneczku w lesie, albo odwiedzałam ich w domach. Pierwszych chętnych naraił mi Mieczysław, potem już kolejni dzwonili z polecenia. Zarabiałam dobrze, ale też się szanowałam. Guma zawsze musiała być. Żadnych podstarzałych zwyroli, najczęściej obsługiwałam młodych biznesmenów, pracowników korporacji czy niewyżytych i zestresowanych studentów. Ale taka sielanka nie trwała długo. Okazało się, że matka razem z Mietkiem narobili długów, które ja musiałam spłacać. Trzeba też było utrzymywać braci, gdyż ta stara suka niespecjalnie się do tego poczuwała. Miała już swoje lata, coraz mniej klientów, zaś po 40 rozpiła się tak, że cały upędzony bimber sama przepijała razem ze swoim szefem. Wtedy to właśnie musiałam przejść na wyższy poziom uprawiania nierządu. Koniec części pierwszej. Ksiądz zastanawiał się, co rozumiała pod słowami wyższy poziom nierządu. W sensie, że co? Miała ewentualnie zamiast tylko okazjonalnej laski kupczyć także tyłkiem gdzieś w jakichś ruderach za parę złotych? Czy może też coś innego, jak jakieś tańczenie na róże? Trochę nią pogardzał, ale z drugiej strony oczami wyobraźni widział ich dwoje, gdzieś na zapleczu zakrystii, gdy... Pewnie ksiądz się zastanawia, co mam na myśli mówiąc wyższy poziom nierządu. Przerwała chwilowe rozmarzenie kapłana grzesznica. Otóż chodzi o to, że szybkie numerki czy przygodny Francuz to już nie było to, co zaspokajałoby moje potrzeby finansowe, bo na pewno nie seksualne. Nie czerpałam z tego przyjemności, a nawet jeśli już, to zdawkową. Robiłam to, aby zarobić. Tak jak już wspomniałam wcześniej, moja matka narobiła długów, biorąc jakieś lewe chwilówki u jakichś podejrzanych i szemranych typów. Poza tym musiałam w końcu się wyprowadzić z tej nory, gdzie mieszkaliśmy. Bo ile można? Trzeba było w końcu zacząć jakoś żyć, a nie tylko wegetować na granicy minimum socjalnego. Naturalnie nie nastąpiło to z dnia na dzień. Musiałam jeszcze przez kilka lat pracować jako zwykła ulicznica, ale byłam zdeterminowana, by osiągnąć swój cel. Spowiednik przysłuchiwał się z zainteresowaniem, czekając na kolejne pikantne szczegóły. Wiedział, że z każdą chwilą robiło się coraz ciekawiej i wręcz zacierał ręce z ekscytacji, nie mogąc się doczekać, co będzie dalej. Jeden z moich klientów, prawnik, powiedział mi, że długi rodziców przechodzą na dzieci, a ja nie zamierzałam się pogrążyć w jakiejś spirali zadłużenia z powodu tej kretynki, mojej matki. Rozważałam też w myślach pewną alternatywę, mianowicie pozbyć się jej. Tylko jak? Wyrzucić z sutereny? Można było tak zrobić, ale pewnie prędzej czy później by się przywlokła z powrotem, skamląc o parę groszy i flachę. Była toksycznym człowiekiem, od którego trzeba się było odciąć. W końcu doszłam do wniosku, że trzeba ją będzie uciszyć. I to na dobre. Na czole księdza pojawił się pot, zaś jego ręce zaczęły się lekko trząść. W końcu ta nierządnica wspomniała, że kogoś zabiła, ale nie traktował tego poważnie. Widocznie nie kłamała. Nie tak jak większość grzeszników, która przychodziła mu się wyżalić ze swoich złych uczynków. Chłopaki w międzyczasie stawali się coraz starsi. Jarek był już pełnoletni, zaś Maniek, pomimo tego, że miał 14 lat, to wyglądał na 18. Byli okazami zdrowia, silnymi, wysokimi, sprawnymi byczkami. Nienawidzili matki zupełnie tak jak ja. Niby pozostawał kłopot z jej ochroniarzem, Mieczysławem, ale ten akurat problem rozwiązał się sam. Gdy zauważył, że jego najwierniejsza z wiernych, jak zdarzało mu się ją nazywać, zaczęła się staczać, po prostu się zmył. Zgarnął swój mandżur i momentalnie go nie było. Chociaż tyle było z niego pożytku. Postanowiliśmy zrobić to w suterenie, gdy będzie pijana. O to akurat nie było trudno. Poszłam kupić w monopolowym najtańsze 3/4, a gdy była już nieprzytomna, razem z Jarkiem i Mańkiem wzięliśmy się do roboty. Nie mieliśmy wanny, tylko prowizoryczny prysznic, więc trzeba było ogarnąć niedużą balię. Byle tylko napełnić ją wodą i wsadzić tam jej durny łeb. Początkowo myślałam, żeby poderżnąć jej gardło, jak będzie leżała nawalona, ale krew narobiłaby za dużo bałaganu. Najlepiej było ją utopić. Brałam pod uwagę też poduszkę, ale ta mogłaby za słabo stłumić jej krzyki. Jeszcze by się ktoś zainteresował i wezwał policję. Chociaż nie takie już rzeczy tu słyszeli. Chłopaki trzymali ją za ręce i nogi, a ja chwyciłam ją za kudły i wsadziłam ten stary, zapijaczony łeb do wody. Na początku siedziała cicho, ale po krótkiej chwili przebudziła się i zaczęła wierzgać. Jej zniszczone przez alkohol i niedożywienie ciało słabo broniło się przed napastnikami, by po chwili przejść do kontrataku w walce o życie. Zaczęła się wyrywać, znajdując w sobie pokłady sił, o których sama zapewne nie wiedziała. To pewnie przez adrenalinę, ale mimo to trzymaliśmy ją mocno. Nienawiść, jaką żywiłam względem niej, ten cały gniew skumulowany przez te wszystkie lata oraz ostateczna chęć pozbycia się tej wiedźmy, wszystko to sprawiło, że docisnąłam ją jeszcze bardziej. Chłopaki też nie odpuszczali. Rzucała się na boki i próbowała wyrwać, ale jej wysiłki spełzły na niczym. Po krótkiej walce w końcu sflaczała i znieruchomiała. Na wszelki wypadek trzymaliśmy ją jeszcze przez kilka minut. Podejrzewałam, że mogła zrobić tak specjalnie, byśmy rozluźnili chwyt. Okazało się jednak, że to już koniec. Koniec naszej męki, problemów i ciągłego stresu. Ta stara kurwa wreszcie odjebała kitę. Ksiądz siedział przerażony, trzęsąc się jako sika, ale ona chyba tego nie zauważyła. Wyjął z zapazuchy piersiówkę i pociągnął kilka sporych łyków. Gorzki płyn rozlał się po jego ciele, przyjemnie uspokajając rozdygotane ręce i nerwy. Cicho odetchnął z ulgą. Boże, pomyślał. Ta kobieta zamordowała swoją matkę i Bóg wie kogo jeszcze. Co on teraz zrobić do cholery? Zawiadomić władzę? Pewnie wszystkiego się wyprze. Albo jeszcze skoczy na mnie i wbije mi nóż w plecy. Zresztą tajemnica spowiedzi mnie zobowiązuje. Muszę siedzieć, czekać i słuchać. Niech ojciec sobie nie żałuje, proszę. Wszyscy ostatecznie jesteśmy tylko ludźmi i nic, co ludzkie, nie jest nam obce, powiedziała w końcu kobieta. Wiem, że to, co mówię, jest wstrząsające, ale tak właśnie było. Ale to i tak nic w porównaniu z tym, co zaraz powiem. Bardziej makabryczne było to, co musieliśmy z nią zrobić potem, a w zasadzie z jej zimnym już trupem. Trzeba było się go pozbyć, przecież nie mógł zostać w suterenie. Musieliśmy pozbyć się dowodów zbrodni. Jarek kilka miesięcy wcześniej zatrudnił się w sklepie budowlanym jako sprzedawca. Jako pracownik dostał zniżkę na sprzęt do remontów i takich tam. Kupił wcześniej na moje polecenie piłkę do metalu, solidne worki na śmieci i grube rękawice. Powiedziałam mu, że gdyby ktoś się go pytał, po co mu to wszystko, to miał mówić, że będzie robił mały remont na działce. Ale na szczęście nikt go o nic nie wypytywał. Zwłoki trzeba było pokroić, ale zanim to zrobiliśmy, spuściliśmy krew denatki. Umieściliśmy ją w brodziku naszego niby prysznica, a potem poderżnamy jej gardło i tętnice udowe, by krew spłynęła jak najszybciej. Potem zaczęło się krojenie, powolne i metodyczne. Najpierw odpiłowaliśmy nogi, potem ręce, na końcu głowa. Na szczęście ta stara szmata nie była za duża, a jako że głównie chlała, była też dość lekka. Trochę się przy niej namęczyliśmy, żeby nie powiedzieć wręcz namordowaliśmy. Kawałki zapakowaliśmy w worki. Teraz trzeba było zakopać, tylko gdzie? Jarek wpadł na pomysł, by przewieźć ciało w workach do słynnego już lasu, gdzie straszył przebrzydły. Może ją znajdzie i zeżre, albo nawet wpierw wykorzysta jej pozostałości do zaspokojenia swoich obrzydliwych popędów. Nie, to nie wchodziło w grę. Trzeba było ją zakopać i to głęboko. Nie było czasu do stracenia. Była już noc, kiedy załadowaliśmy do samochodu worki i łopaty, które wzięłam ze starego schowka mojego ojca. Ponoć kiedyś, zanim jeszcze się stoczył, był zapalonym działkowiczem. Wszystko układało się w zgodną całość. Jarek niedawno zrobił prawo jazdy i pożyczył od swojego kolegi samochód. Akurat teraz się przydał. Trochę dziwnie byłoby pakować kilka worków ociekających krwią do autobusu, tramwaju czy taksówki. Ksiądz słuchał w napiętym milczeniu tej historii, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Takich obrzydliwości nie kojarzył nawet ze wspomnień swojego ojca, który służył za komuny w służbie bezpieczeństwa. Jednak dalej nic nie mógł zrobić. Im szybciej skończy tą swoją przerażającą opowieść, tym lepiej. Dojechaliśmy na skraj lasu około północy. Szybko zabraliśmy worki i łopaty, po czym ruszyliśmy w głąb lasu. Ciemność, mgła i lekki deszczyk działały wtedy na naszą korzyść, odstraszając ludzi od tego miejsca. Przystanęliśmy między drzewami, by zacząć kopać dół. Cały czas miałem wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Może to las szeptał coś tajemniczo. A może to ten zdeformowany potwór morderca, co tu zamieszkiwał okoliczne pieczary. Szczerze mówiąc, nic mnie to nie obchodziło. Liczyło się to, by pozbyć się zwłok i wrócić jak najszybciej do domu. Chłopaki kopali jak szaleni, a ja stałam na czatach. Kilka razy miałam wrażenie, że coś przebiega między drzewami. Jakiś złowrogi cień, ale mogło mi się wydawać. Byłam w końcu zmęczona. Pojedyncze worki pozakopywali w kilku miejscach, korpus też oddzielnie oraz głowę. Tak na wszelki wypadek. Nad ranem wróciliśmy do sutereny wyczerpani i brudni. Maniek od razu padł na swój materac, by po sekundzie zasnąć kamiennym snem. Zaś Jarek i ja, no cóż, to właśnie wtedy kochaliśmy się po raz pierwszy. Pełni czułości i namiętności byliśmy targani pożądaniem, które musiało być natychmiast zaspokojone. Tuliliśmy się do siebie, były pocałunki i pieszczoty, a nasze ciała splotły się w węzeł, który mógł być rozwiązany jedynie przez obopólne spełnienie. Spowiednik otworzył szeroko oczy, zaś w kąciku jego ust pojawiła się niewielka kropla śliny. Wreszcie coś dla niego, pomyślał. Ale brat z siostrą? Cóż, on sam też wychodził z założenia, że w życiu trzeba wszystkiego spróbować. Zawsze byliśmy z Jarkiem blisko. Podobał mi się. Wyrósł na przystojnego, dobrze zbudowanego mężczyznę o pięknych niebieskich oczach. Od kiedy tylko mógł, pomagał mi, wspierał i pocieszał. Nie chciałbym pracował jako dziwka. Myślał o czym innym, ale ja się nie zgodziłam. W końcu zakochaliśmy się w sobie. To było dobre, bardzo dobre. Ksiądz chrząknął cicho na znak dezaprobaty, ale nie przerywał jej. Zrobił to mimowolnie, jak to zwykle czynił na lekcjach religii w szkole, w odpowiedzi na złe zachowanie niektórych uczniów. Tak naprawdę chciał wiedzieć, jak dalej potoczą się losy tej miłości. Czy to taka wielka zbrodnia i grzech kochać drugiego człowieka, proszę księdza? Chyba o tym naucza Kościół, żeby miłować bliźniego swego. Ja też miałam prawo do odrobiny szczęścia w tym całym ścieku, w jakim żyłam. I wreszcie je znalazłam. Nie chciałam całe życie babrać się w tym cholernym syfie. Trzeba było w końcu z tym skończyć. A to był właśnie pierwszy krok na nowej drodze. Matka nie żyła, miałam pieniądze i moich braci jako wsparcie. Kobieta na chwilę przestała opowiadać. Przez najbliższe kilka chwil panowała cisza, niezręczna i gęsta. Ksiądz wciąż chciał coś powiedzieć, ale za bardzo nie wiedział co. Bał się, że powie coś niepoprawnego, co mogłoby urazić tą nieszczęśnicę. Trochę jej żałował. W końcu nie prosiła się o to wszystko. Sam pamiętał swoich rodziców, a przede wszystkim ojca. Funkcjonariusza tajnych służb PRL. Człowieka okrutnego, chorobliwie ambitnego i wręcz fanatycznie zapatrzonego w aparat represji, któremu służył. Gdy dowiedział się, że wstąpił do seminarium, wpadł we wściekłość. Odgrażał się, że go zniszczy, że będzie go nękał, aż w końcu zmieni zdanie i wstąpi na właściwą życiową ścieżkę. Ale nie ugiął się, choć ojciec próbował go złamać. Matka alkoholiczka, niespełniona artystka, zapiła się zaraz po jego 18 urodzinach. Alkohol był jej przekleństwem, tak jak i jego. Ojciec z piciem się hamował. Odreagowywał, torturując w kazamatach SB wszystkich tych, którzy śmieli przeciwstawić się jedynej słusznej linii politycznej. Dokonał żywota, opływając w luksusy, które zapewniała mu suta esbecka emerytura. Wziął jeszcze kilka łyków z piersiówki. Westchnął ciężko. Tak jak już wspomniałam, nie musi się przy mnie ojciec krępować. Skwitowała po chwili grzesznica. Sama bym sobie golnęła, ale akurat nie mam nic przy sobie. Ale do rzeczy. Teraz, gdy miałam możliwość rozwinąć skrzydła w branży erotycznej, postanowiłam właśnie przejść na wcześniej wspomniany przeze mnie wyższy poziom nierządu. Pomogła mi koleżanka, polecając mnie pewnemu klientowi. Z typu takich, co to więcej płacą, ale i więcej wymagają. Ogólnie muszę stwierdzić, że im ktoś bogatszy, tym bardziej zwichrowany. Ludziom od nadmiaru pieniędzy zwyczajnie odbija. Choć ten przypadek był dość skomplikowany. Był to człowiek, którego nazwałam gliniarzem, ponieważ na dzień dobry pochwalił mi się, że pracuje w policji. I to od dawna. Wynajmował mnie na całe noce, bzykaliśmy się kilka razy, a potem mi się żalił i zwierzał. Opowiadał, jak to zaczynał jako ideowy krawężnik, chcący zbawiać świat, łapać bandytów i takie tam. Szybko jednak zmienił zdanie i może dlatego awansował. Zanim jednak do tego doszło, odkrył w sobie pokłady sadyzmu i nienawiści, jakie żywił względem innych ludzi. Uwielbiał brać udział w pacyfikacjach wszelkiego rodzaju protestów. Najbardziej lubił używać swojej pałki. Nazywał ją różdżką. Dlaczego tak? Otóż zawsze podkreślał fakt, że gdy podnosił ją do góry, każdy przed nim momentalnie jak zaczarowany grzeczniał i przestawał stawiać opór. Oprócz tego lubował się w gazie bojowym i swojej latarce. Albo psikał, albo świecił po oczach. Zawsze pomagało. Nigdy jednak nie użył broni palnej. Wiązało się to, jak to mi kiedyś powiedział, z pewną traumą z jego dzieciństwa. Otóż jego ojciec, też policjant, po powrocie z nocnej zmiany odłożył niezabezpieczony pistolet na stoliku w kuchni i wyczerpany po 14 godzinach pracy poszedł spać. Gliniarz jako mały chłopiec wziął broń swojego ojca i w ramach zabawy wymierzył w swojego brata. Na jego i swoje nieszczęście nacisnął spust. Kula trafiła jego brata prosto w serce, zabijając na miejscu. Wszystko widziała też jego siostra. Po tym wszystkim poprzysiągł sobie, że nigdy więcej nie weźmie broni palnej do ręki. Po kilku latach wiernej służby, pałowania i bezmyślnego wykonywania rozkazów swoich przełożonych, awansował na oficera w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Wtedy też zaczął się jego upadek. Wszystko, jak to ujął, było spowodowane sytuacją życiową jego siostry, która została brutalnie zgwałcona, zaś w wyniku tej odrażającej zbrodni został poczęty jej syn, którego ona, gorliwa katoliczka, nie chciała poddać zabiegowi aborcji. Urodził się, ale ona nie poradziła sobie z piętnem, którym naznaczył ją kiedyś tamten obrzydliwy zwyrodnialec. Zaczęła pić, co spowodowało, że opieka społeczna chciała zabrać jej syna. Zaczęła o niego walczyć w sądzie, ale potrzebowała na to pieniędzy, bo jednak dobry prawnik swoje kosztował. Poprosiła o pomoc brata, który, aby pokryć wydatki związane z procesem, zszedł na złą drogę. Pensja policjanta, nawet oficera, była jak na jego potrzeby śmiesznie niska. Musiał więc, aby pomóc siostrze, zostać skorumpowanym gliną. Do współpracy pozyskał go jeden z mafijnych bonzów z warszawskiego Mokotowa. Od tej pory sprzedawał tajne informacje gangsterom, uciszał świadków czy fabrykował dowody, które potem podrzucał ludziom, których mafia chciała udupić. Brał za to oczywiście sowite wynagrodzenie. Wreszcie stwierdził, że robił te wszystkie złe rzeczy, by ratować swoją siostrę i ostatecznie być dobrym człowiekiem, który pomaga rodzinie w potrzebie. Drugim klientem, którego zapamiętałam, był żołnierz. W przypadku tego człowieka w trakcie naszych rozmów, a w zasadzie monologów, bo ja głównie słuchałam, wyszło na jaw, że służył w wojsku. Chociaż tak naprawdę mogłabym równie dobrze nazwać go filozofem, ze względu na to, jakie przemyślenia miał na temat tego, co się wokół nas dzieje. Co ciekawe, ani razu się nie bzykaliśmy. Umawiał się ze mną na spotkanie, kładł się obok mnie na łóżku i zaczynał mówić. Przede wszystkim ubolewał nad tym, że człowiek w wyniku ewolucji nabył świadomość. Samo jej powstanie uważał za tragiczne w skutkach. Ludzie byli zbyt świadomi. Ludzkość sama w sobie była tworem natury, który odciął się od niej, by ostatecznie jej zagrozić. Dodatkowo łudziła się, że jest czymś niesamowitym, wyjątkowym, by tak naprawdę być niczym. Nie powinna istnieć. Tak naprawdę najlepiej by było dla tej planety zwanej Ziemią, jak i dla samego rodzaju ludzkiego, by zaprzestał reprodukcji i po prostu wyginął. Odrzucił religię wszelkiej maści, która jak wirus niszczy mózg i przejawy jakiegokolwiek myślenia. To było mniej więcej to, co zapamiętałam. Facet miał mocno pesymistyczne i depresyjne wręcz nastawienie, ale pomimo faktu, że tak bardzo gardził życiem, nie miał na tyle odwagi, by je sobie odebrać. Skąd miał kasę, żeby mi płacić? Coś tam przebąkiwał, że z renty wojskowej czy z jakiegoś odszkodowania, które dostał po ostatniej misji zagranicznej, w której brał udział. Lecz nie jego przemyślenia najbardziej zapadły mi w pamięć, lecz jedna jego historia, opisująca, co spotkał na pustyni. Opowiadał, że razem z patrolem natknął się tam na jakąś jaskinię. Weszli we trzech do środka, zwabieni odgłosami śpiewu, który dobiegał z wnętrza pieczary. Było tam tak ciemno, że ich latarki ledwie oświetlały cokolwiek. Szli jak zahipnotyzowani, wiedzeni przez melodyjny głos, który mamił ich swoją słodyczą i spokojem. Przeczuwali niebezpieczeństwo, lecz nie umieli się mu przeciwstawić. Wchodzili coraz głębiej i głębiej, aż w końcu dotarli do jakiegoś posągu, przedstawiającego dziwnego, obrzydliwego stwora rodem ze starożytnej mitologii. Stał na pająkowatych odnóżach ze sterczącym nabrzmiałym falusem, a jego okropną gębę wykrzywiał nienaturalny grymas, przedstawiający tak naprawdę nie wiedział co. Ale nie to było najgorsze. Po chwili przyglądania się coś błysnęło w ciemności. Para świecących ślepi odbezpieczyli broń, gotowi na wszystko. Zaraz potem coś rzuciło się na nich. Jakiś nieludzko szybki stwór z pazurami zamiast palców i błoniastymi skrzydłami. Obdarzony był też spiłowanymi, ostrymi zębami, które były w stanie rozszarpać niemal wszystko, ponieważ jeden z jego kolegów z patrolu zginął zaraz po tym, jak to coś się na niego rzuciło. Oddali w niego kilka serii ze swoich automatów, co na chwilę odrzuciło i zamroczyło tego pustynnego demona. Dało im to czas na ucieczkę. Niestety tylko żołnierzowi udało się uciec, bo jego drugi kolega został pochwycony w szpony tamtego potwora z piekła rodem. Dobiegł do jeepa, gdzie na szczęście w stacyjce zostały kluczyki, a potem wrócił do bazy. Słysząc w oddali potępieńcze zawodzenie, które wcześniej razem z kolegami uznał za piękny śpiew, zdał relację z wydarzenia swojemu dowódcy, który uznał to za zasadzkę zorganizowaną przez siłę żywą przeciwnika. Żołnierz wrócił do domu, ale nie był tym samym człowiekiem co przedtem. Dręczyły go jakieś przerażające koszmary i wizje. Głosy nie dawały mu spać. Ciągle nakazywały mu robić okropne rzeczy. Parę razy przyznał mi się, że im uległ. Zwabił i zabił jakiegoś dzieciaka. Zadźgał też jakiegoś faceta, bo wydawało mu się, że to ten demon z jaskini. Na szczęście dla niego to był jakiś bezdomny, więc porzucił go między śmietnikami. I nikt się nim jakoś specjalnie nie przejął. Bał się tych głosów, a w szczególności jednego, najsłodszego i najbardziej kuszącego, który obiecywał mu bogactwo i wieczną młodość, ale też groził, że jeżeli nie wykona jego poleceń, zginie. Spotykaliśmy się jeszcze przez jakiś czas, ale potem kontakt nagle się urwał. Ksiądz słuchał tych rewelacji w napięciu, ściskając swoje kościste kolana. Interesował się kiedyś okultyzmem jeszcze za czasów seminarium i czytywał o różnych siłach nieczystych, które nawiedzały ziemię, ale zawsze brał to za jakieś zabobony. A może to jednak była prawda? Trzecim klientem, o którym muszę księdzu powiedzieć, był piękny. Zaczęła na nowo kobieta. Dlaczego piękny? Cóż, dlatego, że po prostu był piękny. Najprzystojniejszy, najlepiej zbudowany i najcudowniej pachnący człowiek, z którym zdarzyło mi się zażyć rozkoszy cielesnych. Idealna twarz, idealne ciało, idealny uśmiech i fryzura. Po prostu młody Bóg. Ubrany w najdroższy możliwy garnitur, buty, był też opalony, jakby ledwo dopiero co wrócił z Seszeli. Płacił krocie, byle tylko móc się ze mną pieprzyć. Ale w tej idylii niestety znalazła się pewna skaza. Postawił jeden, jedyny warunek. Ktoś zawsze musiał patrzeć. I to ktoś, kogo piękny wybrał. Na początku nie miałam nic przeciwko. Brałam już udział w takich sesjach. Ojciec patrzył, jak syn obracał macochę albo na odwrót. Mamusia oglądała seks syna z jego dziewczyną albo ze mną i dawała wskazówki. Norma. Ale on zaproponował coś kompletnie popieprzonego. Pierwszym, który patrzył, był chorobliwie otyły, kompletnie wyłysiały, wciąż sapiący, zaburzony facet. Ciągle coś gadał do siebie, zaśmiewał się i ogólnie dawał świadectwo tego, że jest dzieckiem uwięzionym w ciele dorosłego mężczyzny. Ubrany jedynie w sprane ogrodniczki, przyglądał się nam podczas igraszek i ślinił. Cały czas bałam się, że zaatakuje mnie i zgwałci, ale piękny zapewnił mnie, że nic mi się nie stanie. Ale on musiał być. Drugą osobą, która była tam w pokoju razem z nami, była wiedźma. Potwornie wysuszona i wychudzona kobieta o siwych, rzadkich włosach i pokrytych bielmem oczach. Cały czas mamrotała coś pod nosem, a co rusz jej ciałem wstrząsały drgawki. Oczywiście i w tym przypadku piękny gwarantował bezpieczeństwo, ale i ona musiała być. Najgorszym i najstraszniejszym zarazem był ostatni osobnik, który przebywał razem z nami w pokoju. Ubrany w długi, czarny płaszcz, kapelusz tego samego koloru oraz długie wojskowe buty. Jak jakiś hitlerowski oficer, ale nie byłam pewna, czy to w ogóle był człowiek. W jego postaci było coś niepokojącego. Z rękawów płaszcza wystawały jego ręce, które kończyły się jakimiś długimi pazurami. Dodatkowo jego dłonie były pokryte siateczką czarnych żył. Przyglądał nam się jarzącymi w ciemności niezgłębionymi oczami, nic nie mówiąc. Stał w mroku pokoju, więc nigdy nie widziałam dokładnie jego twarzy. Może jej nie miał, tylko te ślepia, jak u jakiegoś wampira. Czemu piękny uparł się na to, żebyśmy zawsze mieli towarzystwo? Tego nie wiem i nie chcę wiedzieć. Ale płacił i to krocie, a ja potrzebowałam pieniędzy. Myślałam, że wtedy wychodzę już na prostą, ale ja chyba jestem jakaś przeklęta, bo znowu pojawił się problem. Mój drugi brat Maniek wstąpił bowiem do pewnej popieprzonej sekty, zwanej Bractwem Pająka. Koniec części drugiej. Ksiądz miał już dość tej całej historii, jak i samej spowiadającej się. Ile to jeszcze potrwa? Pytał sam siebie w myślach. Suszyło go, był głodny, musiał iść na stronę. Ale za bardzo się obawiał, że jeżeli skarci tą kobietę za to, że tak długo go tu przetrzymuje, to może stać się coś złego. Słyszał ksiądz o takiej części internetu zwanej Dark Web? Spytała po chwili milczenia. Wie ksiądz, to ta sfera sieci, która jest tak jakby ukryta przed wzrokiem zwykłych ludzi, którzy na co dzień przeglądają pocztę, media społecznościowe czy jakieś strony dla celebrytów. Ale jak nazwa wskazuje, to wszystko, co się tam znajduje, jest mroczne. Można tam kupić różne podejrzane substancje psychoaktywne, broń czy nawet wynająć kogoś, kto podejmie się zabójstwa na zlecenie. Ludzie też publikują tam najbardziej popieprzone rzeczy, o jakich nie mieliśmy pojęcia. Transmisje na żywo z morderstw, filmy przedstawiające jakieś dziwne rytuały czy zdjęcia z najbardziej przerażających zbrodni, których w życiu nie uświadczymy w telewizji. Może ksiądz kojarzy? Nie odpowiedział jej na to pytanie, ale tak, kojarzył. Kilka lat temu jedna z parafianek przyszła do niego zrozpaczona z błaganiem o pomoc. Twierdziła, że jakoby jej córka została opętana przez złe moce, na które natrafiła przeglądając internet. Ona sama była zawsze przeciwniczką takiego spędzania wolnego czasu, jako kobieta wychowana w surowy i prosty sposób przez swoją matkę, gorliwą katoliczkę. Kapłan dobrze znał tą rodzinę. Babka, czyli matka kobiety z opętaną córką, była starą kanarzycą na emeryturze, która gdy pracowała, nie przepuściła żadnemu gapowiczowi. Jej córka, kiedyś nawet ambitna studentka na Wydziale Filozofii, zaszła w ciążę ze swoim wykładowcą, który jednocześnie był promotorem jej pracy dyplomowej. Niestety wkrótce zmarł, a ona została z brzuchem i wstydem na całe osiedle. Do tego cyrku należało jeszcze doliczyć brata owej niedoszłej magister filozofii, który całymi dniami siedział przed komputerem, nie przejawiając żadnych chęci do podejmowania jakiejkolwiek pracy. Owoc tego związku, czyli kolejna kobieta w rodzinie, na początku zdawała się być normalna ku zadowoleniu reszty, ale do czasu. Później zaczęła przejawiać dość poważne zainteresowanie ku rozpaczy swojej matki i babki innymi dziewczynami z osiedla, na zmianę z okolicznymi chłopakami, którzy nie ukrywali swej radości z faktu, że jest taka chętna i pełna wigoru, zwłaszcza w ciemności. Ale nie to okazało się ostatecznie kwestią, która najbardziej przeraziła całą rodzinę tak zwanych bogobojnych. Ta, która rzekomo została opętana przez siły nieczyste, zawsze lubiła iść pod prąd, a zwłaszcza robić na złość swojej babci, którą ochrzciła starą kurczy łapą. Ta zaś nienawidziła wszelkiego postępu, nazywając go zgnilizną, która toczy ten świat, zaś internet uważała za narzędzie szatana, co oczywiście nie przeszkadzało jej w całodziennym oglądaniu serwisów informacyjnych nadawanych przez prorządową telewizję. A wszystko ponoć zaczęło się od tego, że pewnego dnia zakłóciła codzienny rytuał oglądania newsów wszelakich przez swoją rodzicielkę i babkę. Stanęła przed telewizorem, zasłaniając go, by po chwili zacząć gadać od rzeczy w jakimś dziwnym języku. Kobiety na początku myślały, że mówi po angielsku, lecz wkrótce okazało się, że nie był to jednak język mieszkańców Wysp Brytyjskich. Ksiądz potem rozpoznał w tym łacinę, a udało mu się to dlatego, że całość zajścia nagrała matka dziewczyny swoim smartfonem. Potem było już tylko gorzej. Rzucanie meblami i talerzami w akompaniamencie dzikich krzyków. Wybieganie w środku nocy przed blok, by wrzeszczeć coś o Bogu i końcu świata. Czy finalnie publiczne oddawanie moczu na klatce schodowej. Matka dziewczyny w końcu postanowiła działać i pójść do księdza. Przyjął ją dość chłodno, ponieważ osobiście jej nie znosił, gdyż zawsze za dużo gadała, a co najgorsze marnie wyglądała. Cienkie, przetłuszczone włosy, wystające kości policzkowe i żółte zęby. o oddechu nie wspominając. Ale i tak prezentowała się o niebo lepiej niż jej matka, która była otyłym babochłopem z wąsem. On sam najchętniej przyjmował młode, atrakcyjne parafianki lub dobrze zadbane matrony, które nigdy nie szczędziły grosza, jeżeli chodziło o datki na tacę. Po tym jak usiedli w parafialnej kancelarii, zaś ona uspokoiła się zaraz po tym, jak zjadła 2 drożdżówki i wypiła prawie litr herbaty. Zaczęła mu się żalić, że jej córka albo mogła zażywać jakieś narkotyki, albo może obejrzała coś dziwnego w internecie. Okazało się, że było to drugie. Jeden jej kolega, o ile można go było tak nazwać, podsyłał jej różne filmiki dziwnego i nieznanego pochodzenia. Przedstawiały one różne sposoby na to, jak zyskać siłę, żywotność oraz jak obudzić w sobie demona. Ksiądz oczywiście nie brał tego na poważnie, zapewniając kobietę, że to na pewno jakieś żarty nagrywane przez znudzonych nastolatków. Przyrzekł jej, że porozumie się w tej sprawie z proboszczem i na pewno pomoże. Ale on sam doskonale zdawał sobie sprawę, że jego szefa nic nie obchodziły sprawy zagubionych dusz z jego parafii, a tylko liczenie pieniędzy i wyjazdy na Ibizę. Wiadomo, na chłopaczków. Oczywiście kuria przymykała na to oko z racji faktu, że hajs się zgadzał. Ksiądz wiedział, że nie będzie mógł tego wszystkiego pozostawić swojemu losowi, bo te dwie na pewno nie dadzą mu spokoju. W końcu skonsultował się w tej sprawie ze swoim młodszym kolegą po fachu, który to znacznie lepiej orientował się w sprawach internetowych. On sam był już człowiekiem starej daty, który niespecjalnie nadążał za najnowszymi trendami. Młody ksiądz trochę rozeznał się w temacie i po krótkim researchu okazało się, że opętana dziewczyna oglądała filmy z tak zwanego Dark Webu, tajemnej i ukrytej części internetu, gdzie ludzie zajmowali się jakimiś chorymi rzeczami, które przestraszyłyby nawet najbardziej wytrawnych koneserów horroru. Starego kapłana wcale to nie dziwiło. Wiedział, że ludzie od zarania dziejów lubowali się we wszelkiego rodzaju okropnościach. Mroczna i bezdenna otchłań zwana ludzkością po raz kolejny dała o sobie znać w jej najbardziej przerażającej odsłonie. Ale nie miał teraz czasu na rozważania. Musiał pomóc tej biednej dziewczynie. Tylko jak? Jego młodszy kolega zaproponował, by skontaktować się z Watykanem w celu sprowadzenia egzorcysty, gdyż dziewczyna mogła naprawdę być opętana. Ale on wiedział doskonale, że nic z tego nie wyjdzie, bo po pierwsze to nie był film, a po drugie sprawy takiego kraju jak Polska kompletnie nie interesowały najwyższych hierarchów kościoła. Trzeba było wymyśleć coś innego. Niestety czas nie działał na ich korzyść. Im dłużej zwlekali z decyzją, tym bardziej sprawy przybierały zły obrót. Dziewczyna wylądowała w szpitalu, zaś ze względów bezpieczeństwa unieruchomiono ją pasami. Ksiądz postanowił ją odwiedzić, by samemu odprawić jakiś egzorcyzm, który mógłby pomóc. Wiedział, że sporo ryzykuje, robiąc to bez zgody władz kościoła, ale był już stary i niewiele go to obchodziło. Jednak pomimo swych dobrych chęci nie zdążył. Dzień przed jego zaplanowanym egzorcyzmem zapłakana matka dziewczyny wbiegła do kościoła podczas mszy, którą odprawiał, wykrzykując jak w obłędzie, że jej córka nie żyje. Kilku zatroskanych parafian w końcu wyprowadziło ją ze świątyni, zaś on dopiero następnego dnia dowiedział się, co się stało. Dziewczynę znaleziono martwą w jej szpitalnej sali z poderżniętym gardłem. Zrobiła to samo kawałkiem szkła, który nie wiadomo jak trafił w jej ręce. Widocznie ktoś jej go dostarczył. Albo może jakoś przemyciła to narzędzie swojej śmierci, gdy nikt nie patrzył. Miała też odpięte pasy. Tu też nie było wiadomo, jak do tego doszło. Ale nie to było najbardziej niepokojące i straszne. Na podłodze z jej krwi namalowano pentagram i 2 słowa. Wszyscy umrzecie. Ksiądz zdawał sobie sprawę z tego, że mogła sobie poderżnąć gardło. W końcu była zaburzona. Albo nawet i naprawdę opętana, Ale kto do cholery narysował ten znak diabła i napisał te słowa? Przecież ona z krwawiącą raną z szyi nie byłaby w stanie. Ktoś musiał tam być, żeby to zrobić. Albo coś. Tylko kto lub co? Policja przeprowadziła śledztwo, przesłuchiwała personel szpitala, matkę, a nawet księdza. Technicy kryminalni zabezpieczyli miejsce zbrodni. Cała biurokratyczna machina ruszyła, ale co z tego? To wszystko nie wróciło przecież życia tej biednej dziewczynie, która mając zaledwie 17 lat zmarła w tak makabrycznych i niewyjaśnionych okolicznościach. Pewnie ksiądz nie wie, o co chodzi, bo nie jest już ksiądz najmłodszy. Ale ten cały internet i wszystko, co z nim związane, to raczej domena młodych. Wyrwała go z zamyślenia i bolesnych wspomnień grzesznica. Ja trochę korzystałem z pewnych serwisów, by sprzedawać różnym fetyszystom na przykład swoją używaną bieliznę, jakieś sprośne fotki czy ewentualnie dla tzw. klientów VIP sesje ekskluzyw na kamerce. Chociaż nie było to najbardziej popularnym towarem dla różnych zboczeńców. O nie! Najbardziej pożądaną rzeczą były zdjęcia i filmy przedstawiające stopy. Dlaczego tak było? Nie wiem. Ale nieważne. Ważne było to, że ludzie chcieli to kupować. Niestety, internet i tajemnice, które kryje, stały się początkiem końca mojego młodszego brata Mańka. Zawsze lubił komputery. Na początku grał tylko w jakieś gierki, sprawdzał pocztę i czatował. Nic groźnego i nienormalnego. Ale najwidoczniej mu to nie wystarczało. Musiał znaleźć coś, co zapewni mu więcej doznań. Jakiś jego kolega z gry, w którą grał online, zaczął mu opowiadać o Dark Webie. O miejscu, gdzie można było być naprawdę anonimowym, gdzie można było kupić dragi, broni, cholera wie co jeszcze. Gdzie zbierają się ludzie, którzy mają do zaoferowania światu coś więcej niż ci, którzy wegetują na co dzień w tym smutnym świecie. Oni właśnie tworzą społeczność, która nie jest karmiona tą całą fałszywą rzeczywistością, tak jak reszta frajerów. Poszukują prawdy i są na nią gotowi. Gdy mi o tym opowiadał, wzięłam to za zwykły bełkot tzw. życiowych przegrywów, którzy większość swojego czasu spędzają w internecie, bojąc się prawdziwego świata. Nałogowych onanistów, którzy w życiu nie mieli do czynienia z kobietą. Przemodrzałych niby ekspertów, którzy w dyskusji twarzą w twarz byliby bez szans. Ale Maniek wziął to na poważnie. Zainstalował sobie jakąś przeglądarkę, przez którą zagłębiał się w świat tej ukrytej i mrocznej części internetu. Przez jakiś czas nie mógł nic znaleźć, co w sumie mnie nie martwiło. Ale niestety po kilku dniach znalazł stronę, którą założyło to odrażające Bractwo Pająka. Studiował jego zasady bardzo gorliwie, starając się o zostanie jednym z braci. Oczywiście był tak podjarany tą całą sektą, że o wszystkim na bieżąco mi opowiadał. Według tego kultu gdzieś pod ziemią żyje wiecznie głodna i przerażająca bezoka pajęczyca, która wymaga nieustannych ofiar. Najchętniej pożerałaby małe dzieci jako najbardziej niewinne i najsłodsze. Jej strażnikiem i jedynym, który ją widział, był guru bractwa, który nosił miano Pająka. Widziałem nawet jego zdjęcie na stronie. Jakiś taki łysy pajac z wytatuowanym pająkiem na twarzy. Ale do rzeczy. Bezoka pajęczyca musiała być regularnie karmiona, bo jeżeli nie, to w szale spowodowanym głodem mogła wypełznąć na powierzchnię, powodując koniec świata. Jak dla mnie, kompletne brednie. Ale czego to ludzie nie wymyślą, by zmanipulować młodych i zarobić ich kosztem? Na stronie były wyszczególnione ich zasady, które sobie przezornie zapisałam. Przeczytam księdzu. Chryste Panie, pomyślał spowiednik. Teraz będzie mi jeszcze czytała jakieś bzdury, które wymyślili chorzy psychicznie fanatycy, rodem z taniego podrzędnego horroru. Mam nadzieję, że nie ma tego dużo. Spisałam to sobie na wszelki wypadek, by móc to kiedyś przytoczyć, gdyby ktoś nie chciał mi uwierzyć, ale tak naprawdę nawet i wtedy byłoby to mało prawdopodobne. Zasada pierwsza. Musisz traktować faunę i florę z godnością i szacunkiem. Drzewa dostarczają tlenu, którym oddychasz, zaś ze zwierzętami współdzielisz planetę. One w zamian za dobre traktowanie sprawiają, że nie czujesz się samotny. Zasada druga. Twoja krew jest bardzo ważna dla naszej sprawy. Bractwo wymaga od ciebie próbki, zanim wstąpisz w jego szeregi. Ten warunek obowiązuje wszystkich. Nasza krew musi przepływać w jedności, by zapewnić nam powodzenie i ratunek planecie. Zasada trzecia. Kto nie będzie przestrzegał reguł bractwa, poniesie konsekwencje. Nasze prawo jest bardzo ważne. Przestrzegaj go lub gin. Zasada czwarta. Bractwo Pająka jest często źle rozumiane i niedoceniane. Ze względu na to nie można nikomu mówić o jego istnieniu pod żadnym pozorem. O naszej wspólnocie można mówić tylko w rozmowie z innymi braćmi. Złam to prawo, a zginiesz. Zasada piąta. Gdy zostaniesz wpuszczony do naszego świata, pobłogosławimy cię wiedzą, dzięki której w końcu wszystko zrozumiesz i poznasz prawdę. Postępujemy wedle słowa naszej bogini, bezokiej pajęczycy, i ty też musisz. Będziesz się uczył i zdobywał wiedzę. To będzie od ciebie oczekiwane. Jeśli nie podołasz, zawiedziesz nie tylko bractwo, ale i cały świat. Zasada szósta. Jako nowy członek bractwa zostaniesz poproszony o wypełnianie pewnych zadań, które zostaną ci powierzone. Większość z nich będzie sprowadzała się do zbierania składników potrzebnych do naszych rytuałów. Może to na początku brzmieć banalnie, lecz jest to najważniejsza rzecz, którą możesz zaoferować bractwu. Nasze rytuały są tym, co sprawia, że nasza wspólnota jest silna. Bez tej mocy nie będziemy w stanie ubłagać naszej Pani, by w swojej wyrozumiałości i mądrości oszczędziła nasz nędzny świat. Zasada siódma. Kiedy zostaniesz zaakceptowany jako pełnoprawny członek bractwa, przestaniesz być postrzegany w naszych oczach jako człowiek. Będziesz jednym z nas. Od tego momentu nie będziesz mógł mieć do czynienia z ludźmi, które uważamy za istoty złe, plugawe i niebezpieczne. Wiemy doskonale, że ich panowanie dobiega końca, zaś nasza Pani dokona ich eksterminacji, gdy nadejdzie jej czas. Każdy człowiek, który wie o naszym istnieniu lub nie jest godny dołączenia do naszego bractwa, musi zginąć. Tylko w naszej Pani pokładamy nadzieję. Gdy skończyła czytać, oboje przez chwilę milczeli. Trudno było im uwierzyć, że ludzie potrafią wymyśleć takie rzeczy i że taka sekta, stowarzyszenie czy cholera wie, co jeszcze może w ogóle istnieć. Niezręczną ciszę w końcu przerwała kobieta. Proszę księdza, sam ksiądz widzi, że to, w co wplątał się mój młodszy brat, to jakaś grubsza sprawa. I w dodatku solidnie popieprzona. Aż szkoda, że w dzisiejszych czasach ludzie czegoś takiego właśnie wyszukują w internecie. Zamiast po prostu poprzeglądać jakieś śmieszne filmy o kotach, czy najzwyczajniej w świecie obejrzeć pornosa. Maniek bardzo się w to zaangażował, bo zaraz po tym, jak mi pokazał te zasady, zaczął znikać na całe dnie, a nawet i noce. Oczywiście nie mówił mi nic, gdzie i co robi, ale nie pytałam go. W końcu był pełnoletni, choć na pewno niedorosły. Wkrótce potem dowiedziałem się, że zatrzymała go policja. Ponoć chodził po nocy i włamywał się do ogródków, by kraść jakieś duperele z trawników przed domami. Siedział na dołku i nic nie chciał powiedzieć. Ale tak szybko jak go tam zamknęli, tak szybko pojawił się jakiś oślizgły prawnik, który swoją gładką gadką przekonał funkcjonariuszy, by go wypuścili. Tak się szczęśliwie złożyło, że na tej komendzie, gdzie trafił Maniek, pracował jeden z moich klientów. Jeden z takich, który lubił mnie wyobracać w tajemnicy przed swoją żoną. Po obzykaniu faceci zawsze są wylewni, więc o wszystkim mi powiedział. Ale kim był i dla kogo pracował tamten papuga? Tego nie wiedział. W tamtym trudnym dla mnie czasie znajdowałam pocieszenie w ramionach Jarka. Tak jak już wcześniej wspominałam, zapałaliśmy do siebie gorącym uczuciem. Ciepły dotyk jego rąk i jego falus sprawiał, że chichotałam jak nastolatka, a po tym, jak mnie nieraz solidnie wygrzmocił, byłam w stanie tylko bełkotać bez sensu. Ale tego mi było trzeba, zwłaszcza wtedy, gdy tak bardzo martwiłam się o mojego małego braciszka, który dzielił ze mną największe sekrety. Niestety nasza idylla nie trwała zbyt długo, bo Maniek znowu zaczął znikać bez słowa nawet na tydzień. Pytałam mojego klienta z komendy, czy przypadkiem nie odnotowali czegoś na jego temat, ale nic nie wiedział. Nawet musiał na jakiś czas zawiesić kontakt ze mną, bo jego żona zaczęła coś podejrzewać. Zresztą z tego co wiedziałam, i ona nie była święta. Też go zdradzała, tyle tylko, że z kobietami. Między innymi z jedną z moich koleżanek po fachu, uzależnioną od hery wychudłą nimfomanką, która za działkę była w stanie zrobić niemalże wszystko. Maniek w końcu wrócił, by zaanonsować mi i Jarkowi, że się wyprowadza. Nie chciał powiedzieć gdzie i do kogo. Powiedział, że dostał pracę dla rządu jako informatyk i nic nie może mówić gdzie i co będzie robił. Wyszedł bez słowa, a wtedy widziałam go po raz ostatni. Kobieta na chwilę przerwała swoją opowieść. Ksiądz usłyszał, jak znowu łuka. Widocznie naprawdę zależało jej na tym chłopaku. Wolał nie myśleć nawet, ile takich straconych dusz, jak tamten młody człowiek, widział już w trakcie swojej posługi. Tak właśnie się ta sprawa skończyła, proszę księdza, zaczęła po chwili. Ale ja się tak łatwo nie poddałam. Wiedziałam, że dzieje się coś złego i dlatego postanowiłam go szukać. Miałam kilku wysoko postawionych klientów pracujących w sferze rządowej, ale nie byli w stanie go namierzyć. W końcu, załamana, poszłam na policję, by zgłosić jego zaginięcie. Oczywiście niezbyt się przejęli i w dodatku pouczyli mnie, bym nic nie robiła na własną rękę. Skąd wiedzieli, że go szukam? Nie wiem. Jarek też mi to odradzał, bo chyba w końcu chciał zacząć żyć, a nie tylko się zamartwiać. Miał trochę racji. Też zaczęłam dostrzegać, że poszukiwania Mańka powoli zaczynają przeradzać się w moją osobistą obsesję. Definitywny koniec nastąpił tydzień po tym, jak byłam na policji. Na maila dostałam wiadomość z nieznanego adresu. Zawierał 2 zdania. Nie szukaj go, zajęliśmy się nim. Wtedy to postanowiłam odpuścić. Ksiądz trochę już przysypiał i nie wszystko, co mówiła, rejestrował, więc gdy usłyszał, że postanowiła odpuścić, przebudził się nieco i z nadzieją w głosie w końcu przemówił. Ja odpuszczam tobie grzechy? O nie, proszę księdza, to jeszcze nie koniec. Teraz przyszedł czas na kolejną, najbardziej mroczną i przerażającą część mojej opowieści. Ten fragment, w którym opowiem księdzu o mojej pracy jako kurtyzana w domu publicznym Gehenna. Koniec części 3. Jaka jest najgorsza rzecz, jaką ksiądz w życiu zrobił? Spytała kobieta po chwili milczenia. Co było w życiu księdza najbardziej mrocznym, niepojętym, kłębiącym się w zakamarkach duszy występkiem, którego nie sposób sobie wybaczyć? Rana, która spływa krwią, wgryza się w umysł i ciało, kładzie cień na całym życiu. Głos kobiety przedostał się przez otaczającą go pustkę. Gdy usłyszał te słowa, przymknął oczy, by zobaczyć pewne zamazane wspomnienie ze swojej przeszłości. Ona zaś była niczym wielka, czarna otchłań, od której nieraz próbował już uciec. Ale im bardziej tego pragnął, tym rosła większa i straszniejsza, chcąc pochłonąć go w całości. Sięgnął pamięcią do czasu, gdy był jeszcze uczniem technikum samochodowego, które wybrał mu ojciec. Chciał, by jego syn miał porządny zawód mechanika, wolny i daleki od polityki. Wtedy to właśnie zakochał się w swojej pierwszej prawdziwej dziewczynie, którą poznał na zajęciach dodatkowych z matematyki. Była piękną i niewinną istotą, która zgrzeszyła jedynie tym, że pragnęła miłości. A on ofiarował mu ją, chcąc tego samego, w tym pogrążonym w nienawiści i ludzkiej podłości świecie. Nie wiedział jednak, jak wysoką cenę przyjdzie mu zapłacić za tą odrobinę szczęścia, jakiej zdążył zaznać, zanim ostatecznie zwątpił. Wszystko układało się między nimi dobrze, Spotykali się regularnie po lekcjach. W końcu przedstawił ojcu, który wbrew jego obawom zaakceptował ją. Być może był tak samo nią zauroczony jak on, a może nie chciałby ludzie zaczęli gadać, że jego syn może być... No właśnie. Sielanka trwała aż do pewnego upalnego wieczoru pod koniec czerwca. Postanowili uczcić zakończony rok szkolny, idąc na imprezę w plenerze. Miała ona miejsce na tak zwanej polance, czyli w miejscu trochę oddalonym od jego osiedla, gdzie za jednym z murków rósł niewielki lasek. Zbierała się tam okoliczna młodzież, oddając się piciu, paleniu, a niekiedy i swawoleniu w zaroślach. Trochę się tego obawiał, ale nie mógł tego po sobie okazać. Nie w jej towarzystwie. Musiał zachować się jak mężczyzna, tak zawsze powtarzał mu ojciec. On zaś zawsze udowadniał wszystkim wokół, że lepiej było z nim nie zadzierać. Inni uczniowie wiedzieli, kim był, dlatego nikt nie śmiał mu dokuczać czy nawet naigrywać się z niego. Lubił to, ale strach innych przed jego ojcem też sprawiał, że mało kto chciał się z nim kolegować. Ale ona, pomimo że wiedziała, nie bała się. Może ktoś z jej rodziny też pracował w resorcie. Tego nie wiedział. Zdawał sobie jednak sprawę, że głębia jej brązowych oczu mogła skrywać tajemnice, które niekoniecznie chciał odkrywać. Gdy dotarli na miejsce, impreza trwała już w najlepsze. Butelki z tanim winem wędrowały z rąk do rąk, dziewczyny pląsały żywo w rytm zakazanej punkowej muzyki, dobiegającej z przyniesionego przez kogoś magnetofonu na baterię. Nie zauważył nawet, kiedy flaszka znalazła się w jego dłoni, zaś jego luba pociągnęła go do dzikiego tańca wokół ogniska. Płomienie rzucały światło na kamienny murek, tworząc na nim migające cienie, ale to nie one, lecz jej roziskrzone ciało przykuło jego uwagę. W tamtym momencie zapragnął jej bardziej niż zwykle, zaś jego głowa, a konkretnie ta mniejsza, zaczęła obmyślać plan zaspokojenia swej wyuzdanej żądzy. Zdawał sobie sprawę, że niektórzy chodzili w okoliczne zarośla, by tam oddać się miłosnym harcom, lecz bał się, że ktoś może ich nakryć. Wiedział, że jeżeli ona nie przejmie inicjatywy w tej kwestii, nici z seksu tej nocy. W jego mieszkaniu nie mógł liczyć na jakąkolwiek prywatność, bo ojciec musiał wszystko wiedzieć, zaś do niej nigdy nie został zaproszony. Czas leciał nieubłaganie szybko. Flaszka była już prawie pusta, a jego chuć narastała. Czuł, że jego męskość twardnieje za każdym razem, gdy do niego przywierała. Musiał coś zrobić, bo inaczej wkrótce eksploduje, a tego by raczej nie miał jak ukryć, zwłaszcza mając na sobie białe spodnie. Przełom nastąpił w momencie, gdy skończyły się napitki, zaś ludzie z imprezy postanowili zorganizować wyprawę do pobliskiej meliny pod Olewkę. Wtedy nie było tak łatwo, gdyż alkohol był sprzedawany wyłącznie na kartki albo w peweksie za dolary. Jednak to nie zniechęciło zdeterminowanej młodzieży. W końcu sformowano ekipę ratującą imprezę, która wyruszyła po okoliczne zajzajery, zaś oni zostali przy ognisku praktycznie sami, nie licząc jednego śpiącego chłopaka zalegającego przy ognisku oraz parki obściskującej się w krzakach. „Chcę cię”, wyszeptała mu do ucha, po czym chwyciła go za rękę i razem wkroczyli w mrok pobliskiego lasku. W tym momencie czas jakby się zatrzymał, a on stracił możliwość świadomego kierowania swoim życiem. Pozwolił jej robić ze sobą to, co chciała, prowadząc go dalej w nieprzeniknioną ciemność. Gdyby jednak wiedział, jak później rozwinie się sytuacja, nigdy by tam nie poszedł. Jednak podrygiwanie jej bioder, zalotny uśmiech i delikatny uścisk jej palców na jego kroczu, to wszystko sprawiło, że zapomniał o całym świecie. Wlał w siebie też zbyt dużo taniego wina, by myśleć teraz o czymkolwiek innym niż seks. Nie wiedział, kiedy znalazł się z nią nagi na miękkiej trawie. Była nieco sucha i szorstka, ale koc, na którym mogliby się położyć, nie był luksusem, na który mogli sobie pozwolić. Musieli się zadowolić tym, co było. Powoli rozpinała guziki swojej jedwabnej bluzki, gdy jego głową wstrząsnęła fala bólu. Coś twardego i zimnego uderzyło z ogromną siłą w jego skroń, pozbawiając go przytomności. Odpłynął w ciemność. Nie wiedział, ile czasu upłynęło od momentu, gdy nastąpiło tamte bezlitosne uderzenie. Jego prawa skroń pulsowała tępym bólem, zaś on nie mógł poruszyć rękami, czując, że są skrępowane z tyłu, za jego plecami. Leżał na trawie, przygnieciony przez kogoś, kogo tylko słyszał, lecz nie był w stanie zobaczyć. Dobra, to co teraz robimy? Będziesz dymał tą szmatę? Odezwał się pierwszy głos, męski. Nie no, szefie, daj spokój. Mieliśmy ją tylko trochę nastraszyć. Żadnego gwałcenia. Drugi głos lekko drżał, widocznie zaniepokojony. To przez matkę tej Francji twój stary teraz siedzi, czekając na czapę, powiedział ten nazwany szefem. Nie może to jej ujść na sucho. To nie nasza wina, tylko jej. Przyszły ksiądz z pulsującym bólem, przeszywającym na wskroś jego czaszkę, odwrócił głowę w drugą stronę, by po chwili tego pożałować. Ujrzał swoją dziewczynę przywiązaną do drzewa, z głową spuszczoną w dół. Włosy miała zlepione od krwi i brudu. Ciężko dyszała, szarpiąc się od czasu do czasu, próbując uwolnić się z więzów. Nie wiedział, co robić. Adrenalina buzowała w jego ciele, chciał uciec stamtąd jak najszybciej. Ale przecież nie mógł jej zostawić samej. Nie z tymi dwoma wykolejeńcami. Ale nie był w stanie nic zrobić. Strach paraliżował jego ruchy. Gorączkowo myślał, jak wydostać się z tej strasznej sytuacji. Dobra, zrobimy tak, zaczął znowu szef. Puszczę go na chwilę, bo chyba za bardzo się boi, by coś zrobić. I odwiążemy naszą nową koleżankę. Uśmiechnął się szyderczo po wypowiedzeniu tych słów. Następnie weźmiesz ją w obroty, a ja popatrzę. Mówiłem ci, że nie chcę, powiedział z wyraźnym wyrzutem ten drugi. Takie traktowanie kobiet mnie brzydzi. Wiesz dobrze, co przytrafiło się mojej babci w czasie wojny. Przestań pierdolić, przerwał mu szef. Ona musi odpokutować za grzeszki swojej starej. Sprawiedliwość musi stać się zadość. Skończył swój wywód, po czym wstał, odpuszczając uścisk, którym krępował swoją drugą ofiarę. Obaj podeszli do drzewa, żeby uwolnić dziewczynę od lin, którymi ją przywiązali. Nie zauważyli, że więzy, którymi unieruchomili ręce jej chłopaka, nie były zbyt mocne, zaś on chwilę wcześniej zdążył poderwać się i zacząć uciekać w stronę ogniska. Strach tym razem zadziałał na jego korzyść. Dodał mu sił, by szybciej uciekać w stronę potencjalnego ratunku. Pragnął jedynie uciec i schować się. W głębi duszy jednak kajał się za to, że ją tam zostawił. Ale doskonale zdawał sobie sprawę, że nie dałby rady im dwóm. Nawet z jednym miałby problem. Musiał uciekać jak ostatni tchórz, by sprowadzić innych, którzy go uratują, a także ją. Gdy dobiegł do ogniska, rozdygotany na chwilę zatrzymał się. Zobaczył, że kilka osób z ekipy, która wyprawiła się po alkohol, wróciło, mając posępne miny, bo chyba nie udało im się zdobyć tego, po co wyruszyli. Było tam trzech krzepkich chłopaków z jego klasy, którzy kręcili się w te i we w te, jakby obmyślając nowy plan, jak spędzić ten pechowy wieczór. Szybko pomóżcie mi! Krzyknął w ich kierunku. Jakiś dwóch bandytów zaatakowało mnie i moją dziewczynę, tam w lesie. Jego koledzy, niewiele się zastanawiając, pobiegli za nim w stronę lasu. Gdy dotarli na miejsce, tamtych już nie było. Była tylko ona, leżąca na ziemi, przyciskająca dłonie do rany w brzuchu. Pomimo faktu, że szybko dotarli do szpitala, nie udało się uratować młodej, 17-letniej dziewczyny, która miała całe życie przed sobą. Straciła za dużo krwi, bo jeden z jej oprawców, zanim jeszcze uciekli, dźgnął ją nożem. Oczywiście wcześniej została przez nich pobita. Ojciec późniejszego spowiednika grzesznicy, gdy się o tym dowiedział, wpadł w szał. Zaczął wyzywać swojego syna od słabeuszy, tchórzy i miernot. Jak mogłeś zostawić swoją dziewczynę w potrzebie? Powinieneś się rzucić na nich nawet z gołymi pięściami i ją ratować. A teraz ona nie żyje. Przez ciebie! Niedługo potem wszystko się wyjaśniło. Okazało się bowiem, że jeden z chłopaków, którzy na nich napadli, był synem ówczesnego opozycjonisty, który siedział wtedy w celi śmierci za swoją działalność. Oczywiście nie zrobił nic poważnego, ale jego kontrrewolucyjne przemowy nie spodobały się pewnej pani prokurator, która piastowała poważne stanowisko w jednym z perelowskich ministerstw. Ta zaś, ideowa komunistka, i zatwardziała służbistka postanowiła uczynić z niego odstraszający przykład, że nie należy zaczynać z władzą ludową. Nie wiedziała, że w ten sposób wydała wyrok śmierci na swoją córkę. Tak właśnie dowiedział się, że jego dziewczyna była córką prokuratora, która zawzięcie zwalczała opozycję. To dlatego ojciec ją zaakceptował, nie był przeciwny temu związkowi. Ale szybko po całym incydencie rozpoczął śledztwo na własną rękę. Ci dwaj z lasu chodzili razem z nimi do szkoły do równoległej klasy. Szybko przestali się pojawiać na lekcjach, by po jakimś czasie ktoś odnalazł ich zmasakrowane, ledwo możliwe do identyfikacji zwłoki. Pierwszego wyłowiono z Wisły, zaś drugi został wygrzebany z góry piachu na żwirowisku. Opozycjonistę zaś wkrótce stracono, a o sprawie trąbił cały kraj. On zaś, pomimo że na swój sposób sprawiedliwości stało się zadość, nie mógł sobie wybaczyć tego, że uciekł i ją zostawił, tej najgorszej rzeczy, jaką zrobił w życiu. Nie uratował jej, nawet nie próbował. Chyba nic ksiądz nie ma na sumieniu, skoro milczy, stwierdziła kobieta, nie słysząc odpowiedzi od swojego spowiednika. Nie mogła widzieć łez, które potokiem leciały z jego oczu. Usłyszała tylko długie westchnienie i pociąganie nosem. W takim razie może ja księdzu opowiem, co było najgorszą rzeczą, jaką zrobiłam w swoim życiu. Ale zanim do tego dojdę, muszę opowiedzieć wszystko od początku, bo do tamtego upiornego zdarzenia doszło w klubie Gehenna, o którym już wspominałam, że był moim zakładem pracy. Przybytek ten założył człowiek, którego zwano pielgrzymem. Skąd ten przydomek? Otóż dlatego, że przybył do naszego pięknego kraju wprost z Ziemi Świętej. Lecz nie to stanowiło najciekawszy i najbardziej mroczny epizod z jego życia. Tam trafił dopiero, gdy się ostatecznie załamał, po tym jak pracował jako najemnik w jednym z krajów Trzeciego Świata, służąc swym karabinem i umiejętnościami bogatym i skorumpowanym włodarzom miejsca, o którym mało kto ma pojęcie, że w ogóle istnieje. Oczywiście to historia, którą usłyszały niektóre z dziewczyn, akurat obsługujące szefa Gehenny, więc ile w niej prawdy? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Słowo pielgrzym kojarzy nam się raczej z człowiekiem religijnym, który wybiera się w podróż, podczas której pielęgnuje swoje duchowe ja, poznaje innych takich jak on, czy po prostu zacieśnia więź z siłą wyższą, której istnienie wyznaje. W przypadku szefa klubu Gehenna, nic bardziej mylnego. Był to człowiek bezwzględny, okrutny i chorobliwie ambitny. Ale zanim stał się tym, kim się stał, tak jak już mówiłam, był najemnikiem w kraju ogarniętym wojną domową. Państwo to, ogarnięte szalejącą inflacją, bezrobociem i rosnącą przestępczością, musiało w końcu stanąć w ogniu. I tak też się stało. 1% tamtejszego społeczeństwa stanowili ludzie niesamowicie bogaci, którzy dorobili się na wydobyciu diamentów. Mieli specjalne przywileje od rządu, który zresztą siedział u nich w kieszeni. Nie płacili podatków, mieli pierwszeństwo przy otrzymywaniu najbardziej prestiżowych urzędów oraz stali ponad prawem. Resztą zaś byli ci, którzy dla nich pracowali w kopalniach lub w ich posiadłościach. Lecz w końcu uciśniony lud podniósł bunt i wykorzystując zdobytą broń, rozpoczął krwawą rewolucję. Włodarze nie byli jednak głupi i niczego nieświadomi. Nasycili środowiska rewolucyjne swoimi agentami, którzy składali im cykliczne raporty na temat nastrojów wśród plebsu, którym tak gardzili, lecz jednocześnie się go obawiając. Wtedy to zaczęli sprowadzać dodatkowe siły wojskowe, gdyż oddziały rządowe mogły okazać się niewystarczające do poskromienia buntu. Tak właśnie do tego opuszczonego przez Boga kraju przybył pielgrzym. Przyleciał na pokładzie wojskowego helikoptera razem z innymi płatnymi najemnikami, gotowymi za pieniądze zrobić dosłownie wszystko. Głównym bastionem obrony bogatych przed biednymi była stworzona z metalu i szkła dzielnica centralna w stolicy. Odgrodzona ogromnym murem z wieżami wartowniczymi, bardziej przypominała obóz wojskowy z biurowcami niż typową część cywilizowanego, przynajmniej z nazwy, miasta. Pielgrzym razem z dwoma innymi żołnierzami do wynajęcia został skierowany do patrolowania ulic w nocy. I to tej właśnie nocy zaczęły się najgorsze zamieszki, jakich świadkiem był do tej pory. Dzięki zdradzie jednego ze strażników, dziurą w murze zaczęli wdzierać się do środka rebelianci. Broń, oprócz tej zdobycznej, kupowali również u władcy sąsiedniego kraju, który to ostrzył sobie zęby na diamenty, które to z kolei znajdowały się w ogromnej ilości w kopalniach. Zaczęła się rzeź. Oprócz karabinów automatycznych i pistoletów maszynowych, oszalały tłum siekał na kawałki swych wrogów także maczetami czy zwykłymi nożami kuchennymi. Tych z oddziałów wojskowych, którzy zasłynęli w swym sadyzmie i bezwzględnym oddaniu władzy, wieszano na latarniach. Wkrótce na terenie dzielnicy centralnej zaroiło się wręcz od biedoty, która to spychała siły rządowe wprost do ostatniego, niezdobytego jeszcze przez buntowników, największego wieżowca, zwanego The Tower. Tam postanowili bronić się do krwi ostatniej, w razie czego skłonni prędzej wysadzić wszystko w powietrze, niż dać się pochwycić żywymi tym, którymi całe życie pogardzali i traktowali z wyższością. Jednak pomimo całego ich wysiłku zaczynali przegrywać. Trup słał się gęsto, lecz zdeterminowani, by wygrać tą wojnę biedacy, wręcz wspinali się po ciałach zabitych, mordując kolejnych bogaczy, którzy wpadli im w ręce. Pielgrzym, jako najemnik z największym doświadczeniem, został skierowany do ochrony prezydenta i jego świty. Znajdowali się na ostatnim piętrze i lada chwila na dachu miał lądować helikopter, którym mieli ewakuować się ci, którym do tej pory udało się przeżyć. Jednak nic bardziej mylnego. Po wylądowaniu okazało się, że w maszynie jest ograniczona liczba miejsc i nie każdy będzie mógł wsiąść. Zaczęła się też i walka o to, kto odleci. Prezydent walczył ze swoim zastępcą i jego rodziną. Najemnik zaś widział, jak jeden z ministrów zabija strzałem z pistoletu swoją żonę i dziecko, byle tylko samemu wsiąść do helikoptera. Oczywiście pielgrzymowi nie dane było ewakuować się, bo był zwykłym trepem, który dostawał swój żołd i nie był tak ważny jak reszta tych bogatych dupków. Musiał ratować się ucieczką, chowając się w stosie ciał, który powstał po tym, jak walki ucichły. Pod zwłokami przeleżał prawie 3 dni, będąc świadkiem niewyobrażalnych zbrodni, jakich dopuszczały się żądne zemsty tłumy, które zdobyły budynek. Chciał zamknąć oczy, by na to nie patrzeć, lecz nie mógł. Te krwawe wyczyny wręcz go hipnotyzowały. Bogacze, którzy okazali się nie być zbyt ważni i wystarczająco bogaci, by odlecieć helikopterem, zostali skazani na straszny los. Zrzucani z dachu wieżowca, okaleczani maczetami czy nawet rozrywani na strzępy przez wściekłą tłuszczę. Próbowali niekiedy się ratować, obiecując swym oprawcom diamenty i pieniądze za życie, ale nikt im nie wierzył. Najgorsze jednak spotkało było już pierwszą damę, dla której nie starczyło już miejsca na pokładzie maszyny, która miała ją uratować. Prezydent bez wahania zostawił ją na pożarcie. Każdy dbał o siebie. Była przywiązana naga do czegoś w rodzaju krzyża, lecz o okrągłych rogach i postrzępionych, wystających zeń gwoździach. Na początku kilku mężczyzn z tłumu walczyło o nią między sobą jak psy o sukę, lecz w pewnym momencie przestali. Musieli ustąpić najsilniejszemu i największemu z nich, który wystąpił nagi przed grupę wściekłych dzikusów. Pokryty jedynie bujnym owłosieniem, potężny mężczyzna wyglądał jak jakiś barbarzyńca. Podszedł do swojej ofiary, której pożądał, by obwąchać ją niczym pies i oblizać jako obleśny troglodyta, którym był. Ta zaś odwróciła się ze wstrętem od niego, by nie czuć jego smrodu, ale on w ogóle się tym nie przejmował. Wielkimi łapami rozchylił jej uda, by dokonać obrzydliwego i lubieżnego aktu gwałtu. Inni szemrali z niezadowoleniem, lecz nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Gdy wreszcie było po wszystkim, kobieta leżała nieprzytomna. Wódz bandy dzikusów odwrócił się do pozostałych, by wyszczerzyć do nich swe rekinie zęby. Oni też pożądali ofiary. Wiedział, że jeżeli chce utrzymać swą władzę, musi im ją oddać. Oderwał ją od krzyża, podniósł ją nad głowę i niczym jakiś pierwotny kapłan rzucił ją w stronę odrażających, wygłodzonych nędzarzy. Kolejny akt koszmaru rozpoczął się. Pielgrzym nie mógł nic zrobić. Czekał. W końcu rozeszli się, szukając padliny, na której mogliby żerować gdzie indziej. To była jego szansa. Wydostał się spod góry zwłok, a następnie skierował się do swojej kryjówki, którą przygotował sobie w ramach planu B. Tam miał ukryte diamenty i pieniądze, które świsnął wcześniej jednemu bogaczowi. Zdawał sobie sprawę z faktu, że była to przegrana sprawa, dlatego postanowił się zabezpieczyć. Kanałami opuścił miasto, zaś nikt nie podejrzewał go, że mógł być byłym najemnikiem. Poruszał się w łachmanach tak jak setki ludzi zamieszkujących teraz miasto. Dzięki łapówkom i własnemu sprytowi, a i niekiedy mordując kogoś po drodze, w końcu opuścił tą opuszczoną przez Boga krainę. Teraz postanowił odreagować wszelkie stresy, korzystając z bogactwa, jakie zgromadził. Niestety trauma, jakiej doznał, była zbyt wielka. Nie mógł zapomnieć obrazów, jakich był świadkiem. Alkohol, narkotyki czy seks za pieniądze pozwalały odetchnąć tylko na chwilę. Później wszystko wracało ze zdwojoną siłą. Postanowił, za namową jednego księdza, poszukać nadziei w Ziemi Świętej, gdzie doznał nawrócenia. Twierdził, że jakoby Bóg przemówił do niego we śnie, objawiając mu swój plan. Wiedział, że musi go wypełnić bez względu na cenę. Ale zanim do tego dojdzie, musi zgromadzić bogactwo i zdobyć władzę w świecie ludzi, postępując wedle ich, a nie Boga reguł. Dlaczego przybył do tego naszego Greydoła, a nie pojechał na przykład do Ameryki, czy chociaż gdzieś na zachód? Tego nie wiem. Wiem tylko, że założył najbardziej luksusowy dom uciech, gdzie nagrywał potężnych tego kraju, by następnie ich szantażować i wpływać na politykę. Bo to ona głównie się liczyła i tylko dzięki niej był w stanie zaspokoić swoje potrzeby, a także realizować, jak to on określił, boski plan. Gdzieś w tak zwanym międzyczasie do Gehenny trafiłam ja, żeby zarabiać jeszcze więcej niż dotychczas. Oczywiście najpierw musiałem zaspokoić pielgrzyma, by pokazać, że się w ogóle nadaje. Nie było to szczególnie trudne, gdyż wbrew pozorom był zwyczajnym facetem, tylko że z trochę większym sprzętem niż zazwyczaj. Zadrżał, gdy delikatnie dotknęłam jego pleców. Pocałował mnie, zaś ja przesunęłam ręką po jego umięśnionych ramionach. Chciał podejść bliżej i wsunąć się we mnie, lecz brutalnie odrzuciłam go na łóżko i usiadłam na nim, rozrzucając nogi. Wiedziałam, że zauroczyłam go swoim wdziękiem i subtelną perwersją. Moje usta, włosy, piersi, wszystko to wręcz buzowało niepohamowaną namiętnością. Kocie ruchy, objęcia rąk, aż w końcu cudowne, pełne zespolenie. Tak bardzo przez niego pożądane. Gdy skończyliśmy, wiedział, że się nadaje. Od razu wyznaczył mnie do obsługi tzw. trudnych klientów. Jednym z nich był tzw. syn senatora. Nie wiedziałem, jak naprawdę się nazywał, ale jedna z dziewczyn pracujących w Gehennie, straszny pustak, tak nawiasem mówiąc, tak go właśnie określiła. I tak mu zostało. Okropny człowiek. Rządził nim napady gniewu i gdy wpadł w szał, często nie dość, że bił, to potrafił nawet i zabić. Oczywiście sam fakt, że był synem jakiegoś tam polityka, sprawiał, że czuł się bezkarnie. Zresztą kogo obchodził los jakichś tam kurewek? Przyjeżdżały z jakiejś tam pipidówy, która czasem nawet nie miała nazwy, by choć trochę poprawić swój los, sprzedając swoje ciało i wdzięki. Pielgrzym utylizował takie, jak to on sam nazywał, ofiary konieczne, paląc je w piecu na swojej działce, położonej wiele kilometrów od stolicy. Syn senatora naturalnie musiał dopłacać do takich atrakcji, ale co to było dla niego? Jego ojciec był prezesem jednej z największych spółek Skarbu Państwa, mając ukończoną zaledwie zawodówkę i odhaczony odwyk. Sama doznałem kiedyś jego gniewu. Nie miałem pojęcia, co go spowodowało, ale nie było to akurat wtedy istotne. Zlał mi kawałkiem nogi od krzesła, które chwilę wcześniej roztrzaskało podłogę. Na szczęście oszczędził twarz. 3 tygodnie mi zajęło, żeby dojść jako tako do siebie. Wtedy też zaczęła psuć się moja relacja z Jarkiem. Gdy zobaczył siniaki, zaczął biegać po mieszkaniu, wygrażając mojemu oprawcy. Długo musiałam go uspokajać. Najpierw chciał to zgłosić na policję, ale wkrótce zrezygnował, by zadeklarować chęć wymierzenia sprawiedliwości samemu. Szybko wybiła mu to z głowy. Widziałam, że to nic nie da. Facet był nie do ruszenia, na pewno póki jego stary żył. Jarek odpuścił, ale zapowiedział również, że jeżeli nie zrezygnuje z tej pracy, to z nami koniec. Kobieta na chwilę przerwała, aby wytrzeć płynące z jej oczu łzy. Pociągnęła nosem, schowała chusteczkę do kieszeni, by znowu snuć swoją opowieść. Bardzo kochałam Jarka, ale życie w luksusie i pieniądze kochałam jeszcze bardziej. I tak mi zostało do dziś. Wspólnie postanowiliśmy, że się rozstajemy. Wyprowadził się z powrotem do sutereny, ja zaś zostałam w wynajętym mieszkaniu, gdzie od czasu do czasu przyjmowałam, oczywiście dyskretnie, niektórych klientów kategorii VIP. Jednym z nich był kapłan. Kapłan? Powtórzył imię klienta w myślach ksiądz. Czyżby ta ladacznica obsługiwała też księży? To nawet prawdopodobne. Zresztą on sam niekiedy korzystał, a i nawet dziś wieczorem był umówiony z jedną kurtyzaną. W końcu duchowni też byli ludźmi. Był to naprawdę tajemniczy osobnik, oznajmiła z nutą niepokoju w głosie kobieta. Wysoki i szczupły, z wyrazem morderczej inteligencji bijącej z oczu. Nigdy się nie uśmiechał, wyrażał się lakonicznie, tonem nieuznającym sprzeciwu. Nazwałam go tak, bo widziałam kiedyś podobnego faceta, który był kapłanem pewnego popieprzonego kultu, który to składał ofiary z ludzi w jednym horrorze klasy B, który to oglądałam jeszcze na kasecie VHS. Potrzebował mnie do jakichś dziwnych, rozumianych tylko przez siebie rytuałów. Otóż rysował na podłodze dziwne znaki, a potem kazał mi się na nich bzykać z jakimś wyznaczonym przez siebie facetem. Jednocześnie w trakcie tego wszystkiego mamrotał coś pod nosem, stojąc nieruchomo zawsze w tym samym miejscu. O co tu chodziło? Nie mam pojęcia. Liczyło się to, że płacił. Jednocześnie później okazało się, że był to bliski przyjaciel i współpracownik syna senatora oraz jego ojca. Jedna z moich koleżanek po fachu twierdziła, że jakoby wykorzystują te pojebane praktyki do zyskania przychylności różnych mrocznych mocy z zaświatów, które to miały zapewnić im powodzenie w zbliżających się wyborach. Coś w tym musiało być. Ale do rzeczy proszę księdza, bo trochę się rozgadałam, stwierdziła w końcu kobieta. To najgorsza rzecz, jaką zrobiłam. Któregoś wieczoru syn senatora razem z kapłanem postanowili przeprowadzić wyjątkowo krwawy i morderczy rytuał. Dziewczyny gadały o tym od samego rana, zaś pielgrzym długo zastanawiał się, którą z nas poświęcić. Wiedział, że ta, którą wybierze, nie wyjdzie z tego żywa. Postanowił ostatecznie wybrać mnie. Czemu tak zadecydował? Nie wiem. Może dlatego, że ostatnio mu podpadłam, pozując na niezależną i trochę zbyt ambitną. Chciałam sobie wybierać klientów, ale on na to nie poszedł. W końcu to był jego klub i on tu rządził. Gdy powiedział, że mam wieczorem iść do sali rytuału, jak to określał obskurną piwnicę jego lokalu, wiedziałam, że to mój koniec. Wyszłam zapalić na podwórko kamienicy, w której mieściła się Gehenna. Spotkałam tam taką jedną dziewczynę, która ostatnio została przyjęta do pracy. Naprawdę ładną i młodą, i gdybym też gustowała w mojej płci, to bym się z nią przespała. Miała nie więcej jak 18 lat i z tego co kojarzyłam przyjechała z jakiejś zapadłej wioski, by zarobić trochę grosza. Na pewno więcej niż jakby podjęła pracę gdzieś w którymś z supermarketów, czy przerzucając papiery i parząc kawę w jakimś biurze. Miała śliczny uśmiech, duże niebieskie oczy i krótkie blond włosy. Figura może ciut zbyt krągła, ale byli i amatorzy takich pełniejszych kształtów. Bujny biust sprawiał, że niejednemu krew szumiała w skroniach i gdy go zobaczyli w pełnej okazałości, byli gotowi zrobić wszystko, by choć raz go dotknąć. Chyba jej się spodobałam, bo często się do mnie szczerzyła pomimo faktu, że regularnie ją ignorowałam. Za bardzo lubiłam facetów. To oni rządzili światem i trzymali kasę, od której byłam uzależniona. Ale tym razem postanowiłam wykorzystać ten jej sentyment do mnie. Pogadałyśmy chwilę, gdy paliłam. Pożaliłam się, że pielgrzym znowu każe mi zostawać w nadgodzinach i przez to nie mam ani chwili dla siebie, a chciałam zobaczyć w kinie taki jeden horror. Okazało się, że i ona lubiła takie filmy. Musnęłam delikatnie jej usta palcem, co wywołało nieśmiały uśmiech. Odrzuciłam kiepę na bok, by po chwili położyć swoje dłonie na krągłych biodrach niczego nie podejrzewającej młodej panienki do towarzystwa. Nie oponowała. Widać było, że tego chce. Ubrana była w obcisły, skórzany top, a pod nim czarną bieliznę. Cicho chichotała, gdy przesuwałam rękami raz niżej, raz wyżej, lekko muskając jej łono. W końcu pochyliłam się i wyszeptałam jej do ucha, że jeżeli mnie dziś zastąpi, to następnym razem pójdziemy do kina razem. A potem do mnie. Bez wahania zgodziła się. Trochę mi jej było szkoda. Była młoda, naiwna i ufała ludziom. To ją niestety zgubiło. Parę razy nawet gadałyśmy gdzieś na przerwie czy papierosie. Opowiadała mi o swoim domu, o tym jak biednie żyła i jak za namową koleżanki postanowiła wyrwać się z wiochy, w której miała nieszczęście żyć. Oczywiście jej ojciec pił, a schorowana matka żyła z renty, którą w większości przepijał ten stary. Ech, skąd ja to znałam? Przyjechała tu, prowadziła profil na Insta, zarabiała dobrze. Trochę kasy wysyłała do domu, ale nie za dużo i w tajemnicy przed tym Piusem, żeby nie przechlał. Doszłam jednak do wniosku, że nie po to wywalczyłam swoją obecną pozycję, aby dać się zaszlachtować temu potworowi w ludzkiej skórze i jego pomagierowi, żeby uśpić jej tak niezbyt wyostrzoną czujność. Na pożegnanie pocałowałam ją w usta, potem odeszłam, uśmiechając się zalotnie. Dużo ryzykowałam. Podjęłam decyzję bez zgody pielgrzyma, a on tego nie lubił. Żeby nie wdawać się w zbyt długie dyskusje, wysłałam mu tylko SMS-a z informacją, że ta młoda za mnie przyjdzie. Co dziwne, niedługo potem odpisał lakoniczne okej, czyli ustalone. Na początku nie czułam jakichś wyrzutów sumienia. W końcu kto mnie zadba, jak nie ja? Musiałam to zrobić, żeby żyć. Wszystko układało się po staremu, aż do momentu, gdy inne dziewczyny opowiedziały mi, co z nią zrobili. To był jakiś ważny dzień dla tych dwóch świrów i musieli się wykazać. Najpierw kazali się jej pieprzyć z jakimś niedorozwojem, w pentagramie wymalowanym na podłodze. Ale nie to było najgorsze. Syn senatora tego dnia był też pod wpływem jakichś nowych prochów, ponoć sprowadzonych gdzieś z Rosji. Przywiązał ją do ściany, a potem rozpłatał od góry do dołu jakimś zardzewiałym tasakiem. Gdy jeszcze żyła i krwawiła, napełnili kielichy jej krwią. Uraczyli się nią tylko nieznacznie, by po chwili zobaczyć, że coś się dzieje ze ścianą, do której była przytwierdzona ich konająca ofiara. Zobaczyli, że zaczęła falować, niczym rozgrzane powietrze, a jakaś niewidzialna siła po chwili wciągnęła ciało martwej dziewczyny gdzieś w jej głąb. Z rozdygotanej powierzchni powoli wyłoniła się ogromna dłoń, o pomarszczonej, czarnej jak smoła skórze. Zakończone szponami, nieludzko długie palce wskazały puchar z krwią zamordowanej. Kapłan, cały trzęsąc się ze strachu, podał naczynie. Upiorna ręka z całą możliwą delikatnością chwyciła je, by po chwili zniknąć w ciemności. Momentalnie wszystko wróciło do normy. Niedługo potem dowiedziałam się, że ojciec tego popaprańca znowu został wybrany na senatora, zaś jego synalek dostał posadę w spółce, którą zarządzał jego tatusiek. Zaczęły mnie nawiedzać koszmary. Śniła mi się ta biedaczka, którą skazałam na śmierć, ale wiedziałam doskonale, że żadna inna z dziewczyn by się nie zgodziła. Nawet te napompowane silikonem jamochłony. Zbyt dobrze wiedziały, co tego wieczora będzie działo się w piwnicy klubu Gehenna. Próbowałam zagłuszyć wyrzuty sumienia alkoholem, ale na niewiele się to zdało. Spotykałam się też z kilkoma facetami. Seks pomagał, ale na krótko. Łatwiej było zapomnieć, będąc w ramionach mężczyzny. Czy to była ta najgorsza rzecz, jaką zrobiłam w życiu? Chyba tak. Jeśli nie liczyć faktu, że zabiłam własną matkę, to tak. Przez jakiś czas myślałam, że gniew, cierpienie i ból rozerwie mi mózg na strzępy. Udręka zniszczyła jej jakiekolwiek logiczne myślenie. W snach prześladowały mnie jej udręczone krzyki i ssapanie tego człowieka, który z chciwości zmienił się w okrutnego potwora. Ale nic nie mogło już tego zmienić. To była najgorsza rzecz, jaką zrobiłam w swoim życiu. Do księdza jej słowa docierały jak przez mgłę. Nawet nie starał się ich analizować, a tym bardziej przejmować się tą gadaniną. Pewnie to wszystko zmyśliła i chce zwrócić na siebie uwagę. Przestawił tory swych myśli na dzisiejszy wieczór. Umówił się z jedną luksusową kurtyzaną, jak to ona lubiła siebie określać. Polecił mu ją kościelny, który ponoć też korzystał. Skąd wziął pieniądze? Nie miał zielonego pojęcia. A może to nie on ją pukał, tylko ktoś wyżej? Niewykluczone. To chyba by było na tyle, proszę księdza. W końcu wypowiedziała to, co tak bardzo chciał już od dawna usłyszeć. Nie będę dłużej zawracać księdzu głowy, bo siedziałam tu tak długo, że aż zrobiła się kolejka, stwierdziła z uśmiechem. Na pewno mają wiele na sumieniu i chcą to z siebie zrzucić, tak jak ja. Od razu mi lepiej, dziękuję. Wstała i wyszła z konfesjonału, aby ucałować stułę. Gdy się nad nią pochylała, jej ledwo zasłonięte krągłe pośladki przyciągnęły dziesiątki spojrzeń i wywołały lawinę szeptanych komentarzy. Gdy się wyprostowała, spojrzała w oczy swojemu spowiednikowi i rzekła: do zobaczenia wieczorem, proszę księdza. Cześć, dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, wesprzyj Horror Zioma na serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.